Szymon Szebeki, witam Was bardzo serdecznie. Na dzisiaj mieliśmy wprawdzie zapowiedziany ostatni odcinek z serii Kupowanie roweru przez internet, czyli porady prawnika. Niestety muszę Was przeprosić, z opublikowaniem tego filmu musimy jeszcze wstrzymać się kilka dni. Natomiast od razu zapowiadam Wam długi weekend z Szajbajkiem. Od czwartku do niedzieli materiały będą się pojawiały rano, tak żebyście mogli je obejrzeć, a potem śmigać na rower. Od czwartku do niedzieli długi weekend z Szajbajkiem i jednym z odcinków, który się pojawi, będzie właśnie ten już tak długo wyczekiwany i przekładany. Dzisiaj natomiast publikuję Wam odcinek, o który prosiliście, czyli specyfikacja naszego killera. Ile waży, ile mnie kosztował, jaki ma sprzęt. Będziecie sami też mogli się zastanowić, czy kupować rower nowy, czy rower używany, do czego on się będzie nadawał. Ci, którzy oglądają kanał Szajbajka od początku, znają ten rower od samego początku i wiecie, jak on ewoluował, co się w nim zmieniło. Natomiast w tym momencie on przyjął już niemalże ostateczną formę wyścigową. Będzie to dla mnie rower do ścigania się w cross country, też i w maratonach, więc zobaczymy, jak będzie się sprawował. No to co? Pierwsza rzecz. Cena. Ten rower, tak jak go widzicie, ze wszystkim, co widzicie, kosztował mnie w tym momencie około 2300 zł, czyli wszystkie pieniądze, jakie wydałem na jakieś tutaj wymiany, poprawki, razem z tym, co kupiłem z framesetem, około 2300 zł. Waga tego roweru z tymi dwoma koszykami, z adapterem na garnie z przodu, z rogami Koda Babu 2, to 10,7 kg, rozmiar L. I uwaga, to jest Killer V, czyli mamy tutaj górę rurną złamaną, a w zasadzie mamy dwie góry rurne, jedna, druga, dodatkowy spaw, usztywnienie, super sztywna konstrukcja, kuloodporność, bomboodporność i nie wiem, meteoroodporność, tak można określić właśnie tę ramę. Więc jest to rozmiar L, chociaż może mylić swoją geometrią. Jak najbardziej L-ka dla mnie, 1,82 m, super geometria, bardzo, bardzo, bardzo ją lubię. Czyli mamy jakieś 2300 zł, mamy 10,7 kg. Dla wielu osób, które składałyby rower, dużym minusem, oprócz tego może, że używany, będą koła 26 cali. To nie jest 29 cali, tylko 26 cali. I będę Wam dużo porównywał koła większe i mniejsze i co to naprawdę daje, bo mogą dać coś koła 20 cali jak najbardziej. Czy jednak byłby to tak wymierny efekt dla mnie, gdybym wydał dużo więcej pieniędzy na rower z kołami 29 cali i byłby cięższy, no to nad tym sam się będę zastanawiał i głośno będę dyskutował. Dobra, lecimy z sprzętem. Zacznijmy jeszcze raz od ramy. Rama aluminiowa ważąca około między 1600 a 1700 gramów. Jej olbrzymia zaleta to absolutna, jak powiedziałem, kuloodporność. Wada tej ramy, to jest rama aluminiowa, to jest fakt, że jest. Była budowana w czasach, kiedy jeszcze nie myślano o tych wszystkich systemach tak zwanych SAFE, czy ten Thin Line Technology, czyli cieniutkich rureczek, zwłaszcza tylnego trójkąta, które mają pochłaniać drgania. Te niczego nie pochłaniają. Każdy większy kamyczek jest odczuwalny, ponieważ ta rama się nie ugina. Ona jest super sztywna, daje poczucie takiej jazdy trochę twardej. Jedzie się na twardo, ale też i bardzo sztywnej, więc ma swoje wady i zalety. Jeżeli chodzi o widelec, super sztywny ze skokiem 60 mm Cannondale Hedgehog. Jeszcze na tym sztućcu P-Bone'a, czyli nieco cięższym, z rurą sterową stalową, czyli mamy tutaj cięższy sztuciec, ten jest ciężki jak na Hedgehoga, waży około 1500 gramów. 60 mm skoku, sprężyna elastomer, tłumienie olejowe, blokada pokrędłem pełna na mostku, w ten sposób całkowicie blokujemy go na sztywno. Zaleta tego sztućca, olbrzymia sztywność, on się niemalże w ogóle nie wygina przód, tył, koło idealnie czujecie na single trackach, które Wam pokazałem chociażby ostatnio w niedzielę, rewelacja. Poza tym oczywiście konstrukcja poruszania się na łożyskowych igiełkach, na igiełkowych łożyskach, co sprawia, że ten amor dosyć fajnie pracuje jak na sprężynę i elastomer. Zresztą ja akurat sprężynową charakterystykę pracy widelca lubię. Czyli mamy nasz frame set. Dalej, podstawowa kierownica Koda Performance, czyli Cannondale'a. Koda oznaczało Cannondale Original Design Application, czyli po prostu komponenty, które Cannondale sobie doprodukowywał do swoich rowerów.
Szerokość tej kierownicy to 540 mm, 54 cm dla mnie idealna. Rogi 99 g za parę, Koda Babu 2 aluminiowe, bez rogów, nie wyobrażam sobie jazdy. Trzymają moje dłonie na bardzo silnych wertepach, dodają mi aerodynamiki, kiedy chcę się pochylić na dłuższych, prostych, na podjazdach. Idealnie chwytam się za to lekkie wygięcie, bardzo dobrze mi się zamyka jakby cały obwód mięśni podczas mocnego pedałowania. Zamiast gripów na kierownicy mam owijkę ukradniętą z Cannondale CAT10. Jest ona ukształtowana w taki sposób, jaki mi pasuje, szersza w okolicach kciuka i palca wskazującego, sprawdzone na wertepach w Sulechowie, straszne wertepy, idealne, absolutnie nic się nie dzieje z moimi dłońmi, super, super sprawa, koszt naprawdę minimalny. Manetka oczywiście tylko jedna, bo mamy napęd 1:10, czyli mamy Shimano Deore. To była nowa część, którą do tego roweru kupiłem w sklepie. Jak już jesteśmy przy manetce, no to idźmy w takim razie do napędu. Manetka współpracuje z tylną przerzutką Shimano Z, która jest dosyć lekka i bardzo wytrzymała moim zdaniem, przynajmniej pod tym względem, że jest sztywna, bardzo fajnie trzyma nam łańcuch. Zdarzyło mi się, że łańcuch mi spadł i widzicie to na wyścigu w Zielonej Górze. Jeszcze to będę analizował, wiem chyba jak to się wydarzyło i o tym będę Wam mówił w innym odcinku. Mamy tutaj system Shadow Plus, czyli mamy sprzęgiełko, które dodatkowo nam usztywnia pracę tej przerzutki, utrudniając ciężarowi łańcucha pociąganie całego wodzika na dół. Bardzo lubię przerzutkę Shimano Z. Ona współpracuje tutaj z kasetą 1136 Deore. No i do tego łańcuch kierunkowy Shimano HGX, który z kolei z przodu jest napędzany przez naszą polską zębatkę Narrow White, z której jestem bardzo, bardzo zadowolony. Świetnie to działa. No i mechanizm korbowy to przerobiona potrójna korba Shimano XTR 970. Moim zdaniem w tym momencie jedna z najlepszych korb do przerabiania napędów na 1:10. Można ją kupić używaną za około, powiedzmy, 400-500. Są też droższe, ale myślę, że uda się nawet i około 400 taką korbę wyhaczyć. Mamy Xtera lekką korbę, świetnie wyglądającą. To, że jest porysowane, mi w niczym nie przeszkadza, świetnie współpracuje z tym napędem. Pedały Shimano M520. Podczas długiego weekendu pojawi się test długodystansowy. Uważam, że warto coś szczególnego, szczególny odcinek na ich temat zrobić. Podobnie będzie też o tylnej przerzutce. Sztyca bardzo podstawowa, aluminiowa Richeya Pro. Tu mamy rozmiar 27,2. Ona nie jest lekka, jest też długa bardzo. I tak ją zostawiam, nic nie docinam. Siodełko moje ulubione, San Marco Aspide. Dosyć lekkie, świetne wycięcie. Bardzo dobrze mi się na nim jeździ. Poza tym moim zdaniem świetnie wygląda. No i jest czarno-żółte. Czyli mamy tutaj coś, co mi bardzo pasuje. Hamulce, vibrasy. Mamy i klamki, i szczęki, XTK. To, czego nie lubię w tych hamulcach, to system równoległego prowadzenia klocków, który ma w zasadzie od nowości luzy. I to strasznie lata na zjazdach, to mnie denerwuje. Te hamulce zostaną wymienione. Jeżeli chodzi o siłę hamowania, to są idealne. Można sobie naprawdę pozwolić na zjazdach i nie uważam, żebym tracił choćby jakiś ułamek sekundy przez to, że jeżdżę na vibrake'ach, nie na tarczach. Wiele modeli hamulców tarczowych jest mocniejszych. Te odchudzone hamulce tarczowe będą bardziej nieodporne na przegrzewanie się. W przypadku tych hamulców taki problem po prostu moim zdaniem nie istnieje. Bo popatrzcie, że dla mnie tarczą jest koło, 26-calowe koło, a nie coś takiego malutkiego przymocowanego do piasty. Oczywiście to już jest absolutny przeżytek dzisiaj tylko w rowerach albo używanych, albo tych naprawdę niskiej półki jakichś rowerów budżetowych. Natomiast moim zdaniem można się na tym ścigać śmiało, działa to super. Geometria ramy, to jest ciekawe. No mamy tutaj ramę L-kę. Tak wirtualnie mierzona rura górna ma 56 cm, dokładnie tyle, ile w moim Cannondale CAT10, ale chcę Wam pokazać długość tylnego trójkąta, ponieważ rurki łańcuchowe mają 43 cm. Pamiętajcie, mamy tutaj koło 26 cali, a trójkąt ma długość 43 cm. Uwaga, 42,9 cm to jest długość
ta sama długość tych samych rurek w obecnym Cannondale'u FSI, który ma około 29 cali. Więc no wiadomo, w listce 9 trzeba się strasznie starać wszystko zmieścić, natomiast w tym rowerze to nie było żadne pytanie. Ten rower jest stabilny, a czy ten rower jest wolniejszy w zakrętach? No kurczę, nie powiem wam, że jest wolniejszy w zakrętach, bo ja go uwielbiam w zakrętach i działa to świetnie. Natomiast nie jest to na pewno fajny rower do uczenia się i robienia wheelie, do jazdy na tylnym kole przy takiej geometrii. Jest to po prostu trudniejsze, ale nie jest to najważniejsze, ani nawet ważne. Tak wygląda specyfikacja tego roweru. Dla mnie nie było to pytanie, czy kupować sobie nowy i używany. Dla mnie to było pytanie, kwestia znalezienia tego właśnie modelu. Jak mi się uda w ogóle odkupić mój oryginalny F900, gdzieś go sprzedałem Czechowi jakiemuś, w Czechach musi jeździć, to będę naprawdę szczęśliwy, kiedy go znajdę. Tak wygląda mój rower. Moje ściganie się będziecie oglądali w zasadzie z tygodnia na tydzień, bo myślę, że średnio dwa razy w miesiącu na jakieś zawody będziemy się wybierać. Więc zobaczycie, jakie postępy robię na tym rowerze. Jeżeli chodzi o opony, to tu zwracaliście mi uwagę, że crossmarka na tył założyłem odwrotnie, no bo zobaczcie, tymi ząbkami skierowany jest do przodu. Ja to zrobiłem specjalnie i tak właśnie chcę mieć założoną oponę na podjazdy. Owszem, ta opona w błocie nie będzie się tak czyściła. Poza tym no, powinna teoretycznie słabiej hamować na zjazdach. Ja absolutnie z tym problemu nie mam. Natomiast na podjazdach przy mojej tarcie 38 na 36, gdzie muszę czasami po tych korzeniach wstać jednak na pedały, jeżeli nie podbiegam, te ząbki wygryzają się świetnie. Także to jest coś mojego, tak to zostawiam, tak to działa najlepiej. Z tyłu mam dętkowy system z uszczelniaczem, działa świetnie. Z przodu mam dętkowy system bez uszczelniacza. No i tak właśnie się kończy jazda po cierniach naszych tutaj okolic, czy w Zielonej Górze, czy teraz chyba w Sulechowie, gdzieś po krzakach mi się zdarzyło parę razy przejechać. Tutaj nie wrzuciłem mleczka, bo mam nieodkręcany, niewyciągany wentyl, ale spróbuję, albo mi się uda igłą jeszcze go uszczelnić, albo w ogóle będę też i tutaj w przypadku obuku przechodził na bezdętkę jeszcze przed następnymi zawodami, chociaż może mi się uda tylne koło znaleźć, bo na koniec wam jeszcze powiem. W zasadzie nie jest to ostateczna wersja tego roweru. Stare obręcze Sunrims i STX-RC, kochani, STX-RC. Ta piasta kręci się jak szalona, jest uszczelniona, jak szalona, jest niesamowita. Koło jest ciężkie, nie pasuje mi, bo z przodu mamy Crossmaxa, który jest bardzo lekki, bardzo sztywny, to jest ceramiczna obręcz i nie ma szans, żeby to scentrować, to jest po tylu latach, tak równo się kręci, jest idealne. Chciałbym coś takiego na tył, ale możliwe, że tymczasowo wymienię na Crossmarka. Przepraszam, na Cross Ride'a Mavica. Ok, tak wygląda mój killer, ja go kocham, ja go uwielbiam i on będzie mi towarzyszył na zjazdach i na podjazdach w moim pierwszym przynajmniej sezonie powrotu do ścigania się. Dzięki za obejrzenie, napiszcie coś o swoich ulubionych rowerach, napiszcie co wy wymienilibyście w tym rowerze, bo moim zdaniem można tutaj śmiało za kolejne, nie wiem, 400 zł zejść poniżej 10 kg. Dajcie znać, pozdrawiam was serdecznie, do jutra o 18, cześć!